Najbardziej zrównoważonym wyborem obuwniczym będzie to, co już mamy w szafie, albo coś, co zakupimy na rynku wtórnym. Ale jeśli nie lubicie kupować z drugiej ręki, a w waszej szafie nie ma ani jednej pary trampek, to przygotowałam specjalnie dla was dzisiejsze wideo. Cześć, nazywam się Ania i będę dzisiaj mówić o zrównoważonych markach produkujących obuwie sportowe. Możliwe, że teraz zadajecie sobie jedno z dwóch pytań. Po pierwsze, czym są firmy etyczne, a po drugie, dlaczego powinniśmy zawracać sobie tym głowę? Produkcja etyczna, firmy etyczne to takie, które starają się nie nadużywać naszej matki ziemi, nie wykorzystywać ludzi, a przy okazji też nie krzywdzić zwierząt. W związku z tym produkcja etyczna i kupowanie etyczne to po prostu taki miły gest w stosunku do wszystkich innych ludzi, którzy żyją na naszej planecie. Może wam się wydawać, że te zasady powinny być uniwersalne dla wszystkich firm, ale niestety okazuje się, że jest bardzo wiele producentów obuwia, czy też również odzieży, w ogóle na te zasady nie zwracają żadnej uwagi i w związku z tym nadużywają i ludzi, i ziemi, i zwierząt, i tym samym, ponieważ są tak strasznie nieetyczne i tak strasznie wykorzystują wszystko to, co jest naokoło nich, ich produkty są niesłychanie tanie. W związku z tym firmy, o których będę mówiła dzisiaj, mogą wydać się drogie, droższe na pewno niż jakieś przeciętne fast fashion, które możemy znaleźć w każdym centrum handlowym. Jednak chciałabym zwrócić waszą uwagę, że to, za co płacicie, naprawdę jest warte swojej ceny. Ponieważ po pierwsze płacicie za jakość, firmy produkujące etycznie starają się tworzyć produkty, które będą z wami jak najdłużej, tak aby pomóc wam zredukować wasz odcisk węglowy, a po drugie płacicie za świadomość, że nie wyniszczacie naszej planety, że nie nadużywacie ludzi, którzy żyją gdzieś w jakimś innym kraju, a przy okazji też nie przyczyniacie się do nieludzkiego traktowania zwierząt. No dobra, to zaczynamy. Tak, zdecydowałam się na taką formę, w której po prostu będę czytać z komputera, a wy będziecie oglądać piękne obrazy butów, ale wydaje mi się, że właśnie to wideo trochę ma być takim katalogiem, tak więc mam nadzieję, że to zrozumiecie. Jeśli chodzi o firmy polskie, to niestety znalazłam tylko dwie. Sofix, są to produkowane w Myszkowie trampki i jest u nich do wyboru kolekcja zarówno męska, jak i damska. Korzystają po części z materiałów z recyklingu, a skóra, z której robione są ich buty, pochodzi z polskich Karpatni. Nie znalazłam informacji na temat tego, jak farbowana jest ta skóra i czy starają się zmniejszyć ilość chemikaliów podczas jej produkcji. Nie dostałam też odpowiedzi zwrotnej, pisząc do nich na Instagramie i na e-mail, tak więc raczej tak właśnie to wygląda. Wegańskie buty produkowane w Polsce i certyfikowane przez PETA. Na ich stronie można kupić także inne fasony butów i inne marki, tak więc generalnie ich strona wydaje mi się być po prostu fajnym miejscem, jeśli poszukujecie jakiegokolwiek obuwia. Wykorzystuje przyjazne środowisku materiały, w tym materiały z recyklingu, jak plastikowe butelki wyciągane z oceanów, nylonowe sieci rybackie. Dodatkowo przetwarzają oni swoją własną wełnę i pierze. Opakowanie produktów pochodzi z recyklingu, a EcoAlf ogranicza ilość zużytych przy produkcji chemikaliów i wody. Sam proces produkcji nie jest w pełni transparentny i nie można ustalić, czy wszyscy pracownicy są godziwie wynagrodzeni, ale tak czy siak wydaje mi się, że firma EcoAlf zasługuje na waszą uwagę. Filground to wegańskie buty z nowo wschodzącego trendu, kładącego nacisk na wygodę stopy. Ich fabryki znajdują się w Wietnamie, ale firma transparentnie podchodzi do procesu produkcji, a ich pracownicy zarabiają więcej niż wynosi średnia wypłata w ich regionie. Flamingos Life posiada kolekcję damską i męską, wykonaną z ekologicznych i zatwierdzonych przez PETA materiałów. Nie ma informacji na temat próby zmniejszenia wpływu środowiskowego produkcji, poza faktem, że odbywa się ona lokalnie w Hiszpanii, gdzie dodatkowo ryzyko nadużyć względem pracowników jest niezwykle małe. Good News to brytyjska marka, która skupia się na wykorzystywaniu zrównoważonych materiałów i tak na przykład ich podeszwy pochodzą z recyklingu. Ich opakowania również pochodzą z recyklingu. Jednak nie do końca wiadomo, gdzie i jak powstają ich buty, co może choć nie musi świadczyć o nadużyciach względem pracowników. Dodatkowo warto wspomnieć, że firma bierze udział w dużej ilości akcji charytatywnych, w tym niesprzedane modele butów przekazuje dla uchodźców w obozach we Włoszech i wydaje mi się, że jest to po prostu całkiem fajne.
No ale to portugalska firma, która stara się ograniczyć ilość wydzielanych podczas produkcji chemikaliów oraz zmniejszyć swoje zużycie wody. Aby zmniejszyć ślad węglowy, produkują lokalnie w Portugalii, gdzie istnieje małe ryzyko nadużyć względem pracowników. Korzystają z przyjaznych środowisku materiałów i znajdują się na liście PET jako marka wegańska. Nowe statutrampki produkowane na Słowacji, które moja koleżanka nosi od wielu lat i bardzo sobie chwali. Novesta wykorzystuje w swojej produkcji materiały przyjazne środowisku, jak na przykład guma naturalna, organiczna bawełna czy len. Proces produkcji eliminuje potrzebę użycia toksycznych substancji, tak więc jest naprawdę super fajny, a dodatkowo są to jedne z tańszych pozycji na mojej liście, tak więc zachęcam Was do sprawdzenia ich strony. Damskie i męskie buty sportowe Pozu wykorzystują przyjazne środowisku materiały, kładąc nacisk na wytrzymały, dobry jakościowo produkt. Aby zmniejszyć swój ślad węglowy, produkują lokalnie, korzystając z nietoksycznych farb. Podczas produkcji wykorzystują ograniczone zasoby wody, w tym wcześniej już używaną wodę. Korzystają oni ze skóry, nie podając jej źródła, wykorzystują wełnę od tzw. non-mule strips, czyli tych bardziej szczęśliwych owiec, nie korzystają z angory, skór zwierząt egzotycznych i innych takich. Saja to firma, która bombarduje mnie na Instagramie i powiem Wam, że jest to jeden z niewielu przykładów, kiedy okazuje się, że firma z Instagrama jest warta mojej uwagi. Produkcja Saja ma miejsce w Portugalii, gdzie jest niewielkie ryzyko nadużyć względem pracowniku. Korzystają oni z materiałów prośrodowiskowych, certyfikowanych m.in. z certyfikatem np. GOTS. Warto jednak zwrócić uwagę, że nie są to buty wegańskie, tak więc wybierając jakikolwiek model, lepiej sprawdzić, z czego dokładnie jest zrobione. McCartney znalazła się na mojej liście, aby pokazać, że nawet tak zwana wysoka moda może być bardziej zrównoważona. Stella w swojej kolekcji korzysta z recyklingowanych materiałów jak poliester, dzięki czemu zużywa dużo mniej energii na produkcję. Duża część jej produktów jest wegańska, choć w niektórych znaleźć można wełnę lub kaszmir. Stella przeprowadza audyty w swoich fabrykach i dba o to, aby ludzie pracujący przy produkcji dostawali sprawiedliwe wynagrodzenie. Veja, 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 nigdy nie wiem jak to powiedzieć, jest to francuska firma obuwnicza z kolekcjami damskimi i męskimi. Wykorzystują materiały przyjazne środowisku, a także ograniczają ilość chemikaliów wydzielanych przy produkcji. W swojej ofercie mają produkty skórzane, a ich garbarnie są na liście Leather Working Group. Dbają o BHP i sprawiedliwą zapłatę pracownikom. Vivo Barefoot to kolejna firma z tego nowo wschodzącego trendu dbającego o nasze stopy. I pomimo, że mają oni bardzo wiele do nadrobienia w kwestii etycznej produkcji, to i tak chciałam o nich wspomnieć. Starają się ograniczyć ilość używanych chemikaliów, choć nie do końca znalazłam informacje na temat tego, z czego są zrobione ich buty. Ich buty są szyte w regionach, w których jest mało miejsc pracy i ma to na celu polepszenie sytuacji życiowej mieszkańców w tych regionach. Nie ma informacji na temat tego, czy wszyscy są godnie opłacani. Korzystają oni z wełny, skóry i jedwabiu, ale także z plastiku z recyklingu, tak więc mają swoje plusy i minusy. Łomż to buty sportowe w całości zaprojektowane i wykonane we Włoszech. Ich produkcja jest bardzo przyjazna środowisku. W swoich pracowniach wykorzystują energię odnawialną, a dodatkowo nie korzystają z toksycznych substancji na etapie farbowania wszelkiego rodzaju materiałów do swoich bucików. Pomimo, że korzystają ze skóry, mają w swojej ofercie także produkty wegańskie, tak więc warto sprawdzić ich stronę. Store to jedna z bardziej popularnych wegańskich firm obuwniczych. Swoją produkcję mają ulokowaną w Europie, gdzie ryzyko nadużyć względem pracowników jest niskie, korzystają z przyjaznych środowisku materiałów i dodatkowo są na liście PETA jako marka wegańska. Jata i
dąży do połączenia najlepszej włoskiej jakości z najbardziej zaawansowaną, tak zwaną zieloną technologią. Rezultatem tego są elegancko wyglądające buty sportowe wykonane z drewna, zbóż, opon z recyklingu i butelek na wodę. Buty Jataj są na liście PETA jako buty wegańskie. Dodatkową fajną informacją jest fakt, że mogą one zostać zwrócone do Jataj w celu recyklingu, gdy znudzą Ci się i nie będziesz chciał już ich używać. Zowry to ekologiczne, wegańskie buty produkowane z przetworzonych materiałów wyciągniętych z oceanów. Ich produkcja ma miejsce w Europie, gdzie istnieje niewielkie ryzyko nadużyć względem pracowników, no i generalnie mają też spoko fasony po prostu. Przechodzimy teraz do listy firm ogólnoświatowych. Etiko to mała rodzinna firma. Zdobyli oni wiele nagród w zakresie zrównoważonego rozwoju, a wszystkie ich produkty posiadają certyfikat wegański i certyfikat Fairtrade. Athletic rozpoczął swoją przygodę z obuwiem w Pakistanie od produkowania butów do piłki nożnej. Po uzyskaniu znaku zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju i znaku Fairtrade dla bawełny organicznej, zdecydowali się rozszerzyć swoją produkcję i zacząć produkować szerszą gamę butów. Marka oferuje opcję naprawy wszystkich kupionych modeli, a także daje klientom możliwość dania napiwku osobie, która uszyła ich buty. Allbirds mówiłam tutaj na kanale już wcześniej i według mnie jest to jedna z najbardziej znanych, zrównoważonych firm produkujących buty sportowe. Ich oddychająca jednoczęściowa cholewka jest wykonana z drzew eukaliptusowych posiadających certyfikat FSC. Ich podeszwa jest wykonana z zielonego materiału EVA z ujemnym węglem, co zapewnia, że but jest całkowicie neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla. Dodatkowo na ich stronie można wyliczyć, jaki ślad węglowy zostawia jaki konkretny bucik i generalnie z tego, co słyszałam na przykład na kanale Levi Hildebranda, są to po prostu bardzo wygodne buty warte pieniędzy. O firmie Native powiedziała mi moja koleżanka. Ponoć projektują oni buty, które mogą być w pełni kompostowalne. I mówiąc kompostowalne, mam na myśli kompostowalne wszędzie, że możesz je wrzucić po prostu do jakiegokolwiek kompostownika, a one się rozłożą. Jestem tak ciekawa, czy rzeczywiście tak jest i czy rzeczywiście się one rozkładają, że aż bym sobie jedne kupiła i po prostu skompostowała, ale są na to o wiele za drogie, a przy okazji też nie chcę wspierać bezsensownej konsumpcji. No i to by było już prawie wszystko na dzisiaj, ale jeszcze na moim Instagramie co środę chcę dzielić się z Wami jedną etyczną polską marką. W zeszłym tygodniu było to Nago, w przyszłym tygodniu będzie to jakaś inna marka, o której jeszcze nie będę Wam mówić, ponieważ niech to będzie niespodzianka. Ale jeśli chcecie dowiadywać się więcej na temat etycznych produkcji, to zafollowujcie mnie tam, zaobserwujcie mnie tam, to dowiecie się właśnie więcej. No i to by było wszystko już teraz na pewno na dzisiaj. Dzięki, że wytrwaliście do końca. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dajcie mi lajki albo nie dajcie mi lajków. Zasubskrybujcie albo nie, to wszystko wybór należy do Was, ponieważ tak to właśnie jest na tym świecie, że każdy podejmuje swoje własne decyzje. Dzięki, do zobaczenia następnym razem. Pa!